Jest drugi przewoźnik na lotnisku, jest też świętowanie. Marzena Wróbel wystartuje do Senatu. Będzie pozew przeciwko posłowi Suskiemu? A na koniec udowodnimy, że życie po 70 dopiero się zaczyna. Krzysztof Czaban, witam Państwa w piątkowym wydaniu dziennika. Był szampan, tort i symboliczne przecięcie wstęgi, a to wszystko z okazji uruchomienia lotów przez drugiego przewoźnika z radomskiego lotniska. Mowa o liniach Czech Airlines, które od piątku rozpoczęły regularne połączenia do Pragi. Hucznemu świętowaniu towarzyszącemu temu wydarzeniu przypatrywał się Artur Molenda. Dokładnie o godzinie 13.30 na radomskim lotnisku wylądował samolot czeskich linii lotniczych Czech Airlines. Wylądował z dwoma osobami na pokładzie. Zabrał z powrotem do Pragi 26 pasażerów. Posłuchajmy właśnie, co ci pasażerowie wylatujący z Radomia mówili o tej inwestycji. Mamy 15. rocznicę ślubu i postanowiliśmy sobie to uczcić i wykorzystać tę okazję, że jest pierwszy lot. Cieszymy się, że możemy skorzystać z tego lotu. Pierwszego. Wrócą Państwo tutaj na lotnisko radomskie? Tak, mamy wrócić tutaj. Takie są plany, chociaż nigdy nie wiadomo, gdzie nas poniesie. By było więcej linii, aby było więcej wylotów z naszego miasta, to na pewno będzie służyło rozwojowi. Dorota Sidorko, prezes radomskiego portu lotniczego, w rozmowie z nami przyznała, że to właśnie jest strategia lotniska, że nie latamy bezpośrednio, tylko tak jak na całym świecie z przesiadkami. Ale mogą zdziwić te słowa, ponieważ nawet do Stanów Zjednoczonych lecimy bez przesiadki. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek latał i wie, jak to się odbywa, bo nawet z Warszawy, jeżeli gdziekolwiek lecę dalej, to zawsze było z przesiadkami. Magdalena Jaworska, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jest również optymistką co do tej radomskiej inwestycji. Nieco troszkę stonował prezydent Radomia Radosław Witkowski, który w dość znaczący sposób powiedział, że jeżeli lotów nie będzie, no właśnie, posłuchajmy, co powiedział. Jeśli nie będzie pasażerów, no to myślę, że wtedy odpowiedź będzie jednoznaczna. To polska inwestycja jest i w związku z tym no niech się rozwija. Czech Airlines to jest druga komercyjna linia, która będzie lądowała na radomskim lotnisku. I pytanie pozostaje jedno. Czy za każdym razem będzie organizowana taka oprawa, czyli szampan, tort, przy czymś, co tak naprawdę powinno być standardem? No właśnie, standardy. Zmieniamy temat. Przez wiele lat była posłanką. Teraz chce powalczyć o mandat senatora. Mowa o Marzenie Wróbel, która potwierdziła swój start w wyborach parlamentarnych. Jednocześnie posłanka nie wykluczyła, że złoży pozew przeciwko posłowi Markowi Suskiemu. A to może świadczyć tylko o tym, że tegoroczna polityczna jesień będzie naprawdę gorąca. Posłanka Marzena Wróbel, związana w poprzednich latach m.in. z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską, oficjalnie potwierdziła, że wystartuje w najbliższych wyborach do Senatu. Kandyduję dlatego, że uważam, że w Senacie powinny się znaleźć osoby niezależne, które będą stać na straży tradycyjnych wartości, na których zbudowane jest państwo polskie. Wartości, które są oparte na tysiącletniej chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. Posłanka Wróbel stwierdziła, że jako radomianka chce w Senacie pracować na rzecz miasta i regionu. Marzena Wróbel dodała, że jest również inny powód jej startu w wyborach. Nie pozwolę na to, by widzimisię jakiegokolwiek działacza partyjnego miało wpływ na to, czy wystartuje, czy też nie do wyborów parlamentarnych. Wraz z ogłoszeniem swojego startu w wyborach do Senatu Marzena Wróbel zapowiedziała, że rozważa złożenie pozwu przeciwko posłowi Markowi Suskiemu. Polityk PiSu stwierdził podczas konferencji prasowej, że start w wyborach do Senatu m.in. Marzeny Wróbel to działanie, które, i tu cytat, pomaga Platformie Obywatelskiej. Ja już mam napisany pozew, który jest związany z tą wypowiedzią. Mój pełnomocnik i mój komitet zdecydują, co z tym dalej zrobić. Nie zostawię tej sprawy bez echa. Oprócz Marzeny Wróbel o miejsce w Senacie powalczą m.in. Wojciech Gęsiak, Dariusz Grabowski, Adam Bielan i Krzysztof Sońta.
I zostajemy przy tematach związanych z polityką i zbliżającymi się wyborami. Przedstawiciele Nowoczesnej podczas konferencji prasowej zaprezentowali program wyborczy dla Radomia. Jak zapewniają politycy tego ugrupowania, program powstał po konsultacjach z mieszkańcami i ma między innymi pomóc w zwalczaniu bezrobocia. Z kolei na innej konferencji prasowej radny Ryszard Fałek ze Wspólnoty Samorządowej Miasta Radomia zachęcał, aby w najbliższych wyborach parlamentarnych głosować na Krzysztofa Sońtę, który będzie ubiegał się o mandat senatora. Mariusz Skopek. Nowoczesna, ugrupowanie stworzone przez Ryszarda Petru, ma już gotowy program wyborczy skierowany do radomian. Jego najważniejszymi punktami są walka z bezrobociem, pomoc przedsiębiorcom oraz walka z biurokracją. I to jest właśnie przyczyna, dla której polskie przedsiębiorstwa, również radomskie przedsiębiorstwa, przenoszą swoją działalność za granicę. I tu pojawia się miejsce na pierwszy punkt naszego programu. Uwolnijmy polską przedsiębiorczość. Pozwólmy polskim, radomskim firmom inwestować i tworzyć miejsca pracy. Katarzyna Kalinowska chce w mieście rozwijać szkolnictwo zawodowe, a także zająć się portem lotniczym Radom. Lotnisko, które dzisiaj jest niestety obiektem drwin i jednocześnie symbolem nieudolności kolejnych władz Radomia, można przekuć w atut. Proszę Państwa, Radom ma świetne położenie. Leży na styku szlaków komunikacyjnych drogowego i kolejowego i wydaje się być idealnym miejscem na stworzenie centrum logistyczno-przeładunkowego. Z kolei radny Ryszard Fałek zachęca, aby mieszkańcy Radomia oddali głos podczas wyborów parlamentarnych na posła Krzysztofa Sońtę, który będzie ubiegał się o mandat w Senacie. Reprezentuje prawą scenę strony politycznej, ewidentnie bardzo mocno w każdym calu, w każdym swoim poglądzie, wypowiedzi tą scenę reprezentuje. Powiem więcej, jest członkiem od wielu lat klubu parlamentarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Krzysztof Sońta skrytykował władze PiS za to, że w wyborach do Senatu poparły Adama Bielana. Te decyzje są oddane lokalnym baronom. U nas tym baronem jest pan poseł Marek Suski. Skonstruował listę całkowicie oderwaną od rzeczywistości regionalnej. Zgadzając się i umieszczając na tej liście człowieka z Gdańska, który dla regionu radomskiego przy sprawowaniu 5 lat, tak jak powiedział pan Ryszard Fałek, mandatu w europarlamencie, nie zrobił nic. Przypomnijmy, że Krzysztof Sońta, jak i Ryszard Fałek są członkami Wspólnoty Samorządowej Miasta Radomia. Zakończył się projekt w ramach działań 9.2 Efektywna dystrybucja energii, którą w latach 2012-2015 przeprowadzała spółka Radpec. Program Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia miał za zadanie przede wszystkim zmodernizować miejski system ciepłowniczy. Monika Stanikowska. Zakończył się projekt w ramach działań 9.2 Efektywna dystrybucja energii, którą w latach 2012-2015 przeprowadzała miejska spółka Radpec. Program Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia miał za zadanie przede wszystkim zmodernizować miejski system ciepłowniczy. Polegał na wymianie starej sieci ciepłowniczej. Chodzi tutaj o odcinek długości ponad 30 km oraz na modernizacji węzłów ciepłowniczych, a dokładnie 1/3 węzłów ciepłowniczych obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo została zmodernizowana i wymieniona na nowoczesne sterowane automatycznie, zapewniające komfort odbiorcom. Spółka Radpec mogła zrealizować ten projekt dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, które wyniosło ponad 30 milionów złotych. Dzięki wymianie starej sieci ciepłowniczej sieć miejska w Radomiu ma być bezawaryjna, a miejskie straty ciepła mają być mniejsze. Będziemy zużywali mniej węgla do wyprodukowania energii cieplnej. Będzie mniej awarii, dlatego że będą to nowoczesne sieci, które są izolowane, będą odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak szybkie spadki temperatur. Podniosą bezpieczeństwo i komfort naszym odbiorcom. Plany zarządu spółki Radpec na najbliższe lata są bardzo ambitne. Chodzi o przepisy unijne, które dotyczą emisji gazów cieplarnianych. W tej chwili radomskie ciepłownie spełniają normy, ale tylko do roku 2022. Potem spółka będzie musiała wymienić stare jednostki na nowoczesne. Radpec w ramach zakończonego projektu przebudował w sumie ponad 30 km ciepłociągów i zmodernizował 215 węzłów cieplnych. Wartość prac wyniosła prawie 58 milionów złotych. Mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego w remoncie. Trwają tam bowiem prace w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego związane z odnowieniem terenu wokół zabytkowej budowli. Prace potrwają 3 miesiące. Rozpoczęła się przebudowa otoczenia wokół i samego mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego znajdującego się na skwerze przy ulicy Malczewskiego. Pomnik wzniesiono ku chwale pułkownika Dionizego Czachowskiego, bohatera powstania styczniowego.
Do niedawna zaniedbany teren raczej odstraszał niż przyciągał mieszkańców Radomia. Jest to projekt, który realizowany jest w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Mauzoleum wymagało remontu. Każdy z nas to widział, było w złym stanie. Teraz na szczęście odzyska swój dawny blask. Pierwszy przetarg na wykonanie prac związanych z odnową zabytkowego pomnika został unieważniony z powodu zbyt wysokich kwot zaproponowanych przez wykonawców. W drugim przetargu wygrała firma Kobalt. Projekt zakłada m.in. modernizację nawierzchni placu i chodników oraz montaż elementów małej architektury. Remontowane będą schody granitowe wokół mauzoleum. Samo mauzoleum będzie podświetlone 3 projektorami. Plac wokół mauzoleum również nabierze nowego blasku i wszystko będzie wyglądało tak, jak powinno. Zwycięzca przetargu na wykonanie wszystkich prac ma 3 miesiące. Wykonawca gotowy jest także udzielić 5-letniej gwarancji. Koszt remontu terenu wokół mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego wyniesie ponad 550 tysięcy złotych. Ma 75 lat, siwe włosy i mnóstwo doświadczenia. Do tego miksuje, skreczuje, czyli nieźle muzykuje. Potrafi rozkręcić niejedną imprezę, a przy jej muzyce młodzi szaleją, nieco starsi także nieźle się bawią. DJ Wika, czyli Virginia Schmidt, ma więcej energii niż niejeden z nas, co udowodniła w czwartek na spotkaniu z radomskimi seniorami. Fundacja Odnowa zaprosiła mnie tutaj na spotkanie z seniorami. Ja nigdy nie potrafię odpoczywać. Dla mnie muzyka jest taką odskocznią. Muzyka obecnie dla mnie jest praktycznie towarzyszem mego życia. Muzyka łączy pokolenia. Muzyka, empatia do ludzi, sympatia, miłość. Tego nie można udawać, to trzeba kochać. W zależności od tego, jaki jest parkiet, jakie są wymagania. Jeżeli na przykład jestem zapraszana do młodzieżowych klubów, to wtedy gram szlagiery, gram, prawda, lat 80., 90., 70., te takie właśnie, to takie dynamiczne. A dla starszych to zależy. Jeżeli nawet są starsi, no to jest melodia, to są przeboje dancingowe, prawda. To całe lata 60., nasze przeboje, nasze piękne zespoły wskrzeszam. Widać, że życie po 70 dopiero się zaczyna. Na koniec jeszcze zaproszenie do Słonecznej TV. Daria i Aneta postanowiły sprawdzić, co tej jesieni będzie najmodniejsze. Daria, pierwsze pytanie. Co jest modne w tym sezonie? Podobnie jak latem i wiosną stawiamy na styl boho, na styl lat 70. Sporo frędzli, sporo skóry, bardzo modny jest zamsz, kolor bordowy, oczywiście ponadczasowy styl rock'n'rollowy i połączenie sportu z elegancją. Ja już podejrzałem ten odcinek, będzie też na pewno sporo o butach. W imieniu Anety i Darii zapraszam więc na Słoneczną TV w zakładce programy, a w imieniu Moniki Stanikowskiej na Dziennik w poniedziałek. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia! Koszykarze UTH Rosy Radom zakończyli turniej o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta z jednym zwycięstwem. W czwartkowym, decydującym o zdobyciu trofeum meczu, radomianie ulegli gospodarzowi Sokołowi Łańcut 72-87. Dzień wcześniej nasi pierwszoligowcy pokonali Gim Basket z Poznań 93-53. Warto dodać, że w obu spotkaniach UTH Rosa zagrała bez leczących kontuzje nominalnych centrów. W poniedziałek Rosa Radom organizuje konferencję prasową, na której ma zostać zaprezentowany nowy sponsor i nowy zawodnik. Jak informują ukraińskie media, będzie to reprezentant tego kraju Igor Zajcew. Od piątku do niedzieli w hali 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Trauguta trwać będą zmagania juniorów w ramach festiwalu radomskiej siatkówki Cerrad Cup. W turnieju weźmie udział 6 zespołów. 2 spośród nich reprezentować będą zawodnicy RCS-u Czarnych Radom. Oprócz tego swoją obecność zapowiedzieli siatkarze MOS Wola Warszawa, PTS Pionki, Efektora Kielce oraz Lechi Tomaszów Mazowiecki. Kolejne sukcesy radomskich tenisistów. Tym razem zawodnicy RKT Return zdobyli srebrny medal na drużynowych mistrzostwach Polski kadetów w Łodzi. W meczu o złoto radomianie ulegli Legii Warszawa 0-6.
Turniej był bardzo mocno obsadzony, dlatego wyprzedzenie tak uznanych zespołów jak AZS Poznań czy MKT Łódź należy uznać za ogromny sukces radomskich tenisistów. W składzie returnu wystąpili Konrad Fryzę, Marcin Skowroński, Aleksander Sadal, Jakub Kozioł oraz Adam Kwiatkowski. W sobotę w Radomiu zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W niedzielę przejściowe zachmurzenie, a na termometrach 17 stopni. W poniedziałek przelotne opady i sporo chmur. We wtorek będzie cieplej, termometry wskażą 25 stopni, a zza chmur wyjrzy słońce. W środę słońca nie zobaczymy, możliwe za to przelotne opady deszczu.